We. Kogo? A tą matkę mam zrobić i chcę wprowadzić razem z nią jedną osobę. To będzie jej, wiecie, zła siostra bliźniaczka. Idę tworzyć. Czy jest dodatek z czarodziejkami? Tak. Demi Potato. Ja ty. What's up? Dziękuję, Dawidowski, śledźcie za 16 miesiąc suba. Dziękuję bardzo. Żebym miała tajemniczo tajemnicę. Ja ci zaraz powiem. Kogo ja zrobię? Kogo ja ją muszę znaleźć? Mam nadzieję. O, w ogóle patrzcie, to jest Kim Kardynał. Kim Kardynał. 1:1. Siema, szpilki, bonjour. Właśnie, Bigopis, jak tam film wczoraj? Który film? Kunia, weź. Boż, tylko nie ona. Ale tak, zrobiliśmy zaspieczony w ogóle i te cyce, nie? Cyce na wierzchu. Znaczy nie na wierzchu, tylko wielkie cyce. Muszą być. O, Kaśka Pyrnica. Taka za czasów... Nie, to jest ona? O matko, dobra, to jest Simka, co z pieczu robił. Ale to ma być Kaśka Pyrnica, ale to za czasów, wiecie, jak była słodka i cukierkowa i tak dalej. Jest! Kto pozna? Siema, Miko. Oddajcie jej córkę, ja chyba wiem, kto to... Czy to ta znana fotografka? może. Dziękuję, Olivia, jeszcze raz. Buzi dla ciebie. Nie możesz zalogować się na Discordzie? O nie, najgorzej. Siema, Iza. Niech żyje Prawo i Sprawiedliwość. Kraków to miasto królów polskich. Gdzie córka? No nie ma. Nie ma. Zabrali. Ona będzie, myślę, że siostrą tej matki. Ja muszę zobaczyć, jakie ona ma stroje na... Jakie ona ma inne stroje? Cukierek! Cukierek! Jezu, jak cię dawno nie było. Bonjour, chłopiu. Nie ma córki, czyli jak w prawdziwym życiu. Tak. Tak. Ona mi się wczoraj wyświetliła na Insta. Siema, Wilczyca, bonjour. Dobra, chcę zobaczyć, jakie ma tutaj na imprezunie strój. O, mamo. Do snapka. Siema, Zjaraniec. 254 suby. Nie chcę ryzykować i ja to po live'ie dopiero update'uję, bo... Nie chcę klikać klawiszu Windowsa, jak gram w Sims 3, bo mogą wybuchnąć. Siema, Zjaranie, sejko. Co to jest do spania? Okej, okay, klapciążki, takie w kotki, dobra. Kto ją tak zagłodził? Życie. Tu ma sportowe. Alo. Do opływania. Może jej damy taki czerwony, wyzywający. O! Ale mu mięśnie. Ja sobie nawet Witcha po live'ie po prostu z dzisiaj podliczę wszystkie suby i tyle. Ej, dobra. Ale strój na co dzień to jest 1:1. To jest 1:1. Mega mi się podoba, z pieczu ją robił. Bo z pieczu umie w simy. Ja nie umiem. Dobra, idę dodać jej siostrę. Złą siostrę bliźniaczkę, kto wie, ten wie. Matkę. Chyba, że znowu się zepsują alerty jak ostatnio. O tak, Olivia ostatnio jak szalała z subami. Aha, i się Kim Kardyna wylosowała, no chyba nie. To wiecie, to wybuchły te. O, jo! No dobrze. Słuchajcie, piszcie mi na czacie teraz propozycję na imię dla naszej matki. Bo to będzie...
Madka. Ale napisałem. Madka i imię. A mam jedno pytanie. Co mam zbudować teraz z Lego Technik? Nie wiem, co tam masz jeszcze. Jakie zestawy masz jeszcze do zbudowania? Angela? A jakby... Okaryna? Też dobre. Caitlin? Madka Teresa z katapulty. To jest piękne, datkie i cudowne, ale nie zmieści mi się. Podejrzewam, jak ta madka do katapulty. A jakby jej tak dać na imię... Helenka? Jak takie, wiecie, jak mogą mieć na imię takie madki, co przychodzą, wiecie, na pazurki? Jeszcze najlepiej, żeby rząd zapłacił ze swoich pieniążków za te pazurki, wiecie, za darmo. I ona zawsze wszystko musi sama robić, jest zawsze głodna, bo nie dojada. Halyna. Graszka. Graszkę mamy w DBD. Jest piękne imię. Jessica, tak? Wścibakowa. Miecia, o matko. Angela, Dorotka. Rosamunda? Ma zestaw 4, 2, 1, 7, 3. Vaneska? Esmeralda, Janinka, Becia. Mecia wściwąs. Bartek. Witam serdecznie wszystkich od Bartka. Bonjour, jestem Bigopis. Dzień dobry. Dziękuję, Bartek, za rajdzika. Bartek, patrz, kogo ja tu mam. Patrz, kogo ja tu mam. Ona cię przywita chlebem i wpier... Snar, kusza. Widzisz, Bartek? Dorota z Zapłota. Caitlin dalej. Widzę. A jest! Fatatita. Boże, Fatatita. Ja zawsze do Fatatity tak mówię. Edwardzia, bonjour. Może, jakby jej tak, w sensie dla tej madki, bo tworzymy jeszcze madkę dzisiaj. Madka... A czekajcie, ja muszę jedną ważną rzecz zobaczyć. Nie lubi dzieci? No chyba nie. Gdzie jest ta cecha? Halo, ja chcę ustawić tą cechę. Jest, tu jest złodziej pitolony, ona przecież kradnie wszystko. Jeden do jeden, jak ze zdjęcia, tak? Sul, bigopisik, pieprz. Bonjour, tak, Simsy dzisiaj. Sandaryna, nie zrobię tego sandarynie, naprawdę. Ja tego sandarynie nie zrobię. Dobra, kim ona chce być? Wiecie co? A ja zakrzywię czasoprzestrzeń. I dam jej, że chcę zostać magikiem. Nazwiję kreweta. Nie, to już jest tu ładnie napisane. Ela Gavin, może być. Idziemy madkę robić. Madkę... Może być madka? A co wy na to, że madka patusiara? Będzie skakać z okna? Jak będzie miała balkon, to pewnie tak. Madka Polka. Ej, dobra, może będzie... Może być madka Polka. A to czekajcie. Ja nie zrobię tego polskiego znaku. Angel. Madka Angel Polska. Polga. Dobra. Musi być na pewno opalona. O Boże. O mamo. Ale Solaris. Ona musi być opalona, bo ona, wiecie, nie ma czasu na karmienie swojego dziecka i wypchanie go do szkoły, ale czas na solarium i pazurki jest. Myślę, że taka opalona, bardzo bym chciał, żeby dało się taki, wiecie, aż taki oczojebny, taki pomarańczowy, za bardzo taki opalony, wiecie, samoopalaczem. Polga.
Solaris. Dobrze, babiu, Żaneta. Nie ma problemu. Matka Angel Polka Solaris. Nie zmieści się. Nie zmieści się. Dobra, to będzie Solaris. Nie zmieści się. A jakbym tu dał? O, jest. Matka Solaris An... Czekajcie, ja to ogarnę. Angel Polka. Jest. Matka Solaris Angel Polska. Kansuela Banana Hamak. Datkie piękne, piękne. Louis Vuitton. Dobra, niech będzie. No kurde, nie podoba mi się, że... Jak ciężko trochę, ciężko. Bo to jest taki za bardzo naturalny. A czekajcie, a tu? O mamo. O, jest taki trochę za bardzo opalony. Czekajcie, o tak... Takie coś? Jest taka opalona. A makijażem jej zrobimy, że będzie miała takie białe nad oczami, jak wiecie, macie te takie malutkie, takie jak jajka, okularki, to zakładacie do tego, do solarium. I tam, wiecie, takie odbite, tak chamsko, takie białe będzie miała dookoła, na oczach. Weź ją rób pomarańczową, będzie na Halloween. No, za dynię będzie robić. Dobra. Najpierw czekajcie, ja sobie zresetuję jej twarz, zaraz jej tu operację zrobimy, zaraz pięknie. Dobra. Włosy. Włosy muszą być na pewno blond włosy. I zrobić jakieś takie końcówki. Muszę znaleźć najbardziej karyńską fryzurę. Znaczy karyńską, taką madkową. No to musi być albo jakoś spięte te włosy, bo ona zawsze zagoniona za swoim bąbelkiem i nie ma czasu i takie, wiecie, na szybko włosy zepnie. Te są trochę za ładne. Ej, albo słuchajcie, to! Tylko muszą być jaśniejsze, o! Na boba! Jest chyba bob tutaj. Co to jest? Czy wygląda jak demon i pożerać światów? Nie wiem. Bierzemy? Ej, dobra, to niech będzie to. Tylko na przykład... Albo takie blond i końcówki na przykład czerwone. Albo czekajcie, musimy jej takie odrosty zrobić. Takie cimne, o, żeby miała, widzicie tam? Takie jakby jej ktoś tego ziemi nasypał u góry. Albo markerem przejechał. Czarne końcówki, dobra. Nie to. Końcówki chcę. Ale żeby nie było za bardzo, bo to aż za bardzo tak wsiurusko wygląda. Szkoda, że ta grzywka też się robi taka czarna. Ombre. A czekajcie, ja zobaczę jeszcze na innych włosach. Oto co to jest. Tu jest takie coś, patrzcie. To jest trochę taki bob. Na garnek. Ombre. To zostawimy, jakie było. Te usta to botoksu nie widziały. No niestety nie da rady bardziej.
pod okiem. Piękny glonojad. Dobra, pod okiem zrobimy. Dobra. Teraz zrobimy makijaż, tylko chcę jej ten, tatuaż zrobić. Tatuaż oczywiście musi być nad dupskiem. Bo to zasada każdej matki. Nie jesteś prawdziwą matką, jak nie masz takiego tatuażu nad dupskiem. Ale mógł być niżej być. Da się to powiększyć? O, jest! Jest! Dobrze, Bartek, mojego lurka. Botoks ze sklepu budowlanego kupiła i sama sobie wstrzykła. Tak, tak było. Dobra, matka jest, tu ma tatuaż, jest. Czy jeszcze jakiś tatuaż jej robimy? Możemy jej zrobić na nodze. Bo to wiecie, ona musi być trochę taką buntowniczką. To trzeba na nodze jej zrobić. Nie, nie to. Tutaj. Ale tylko tak nisko jest? I na przedramieniu? I na całe plecy? A niżej się da? Niestety nie mogę zjechać jakby tatuażem niżej. Mogę go powiększyć tylko. Ale dziwne, że nie mogę na przykład na udzie zrobić tego tatuażu. No to na plecach tak u góry muszę jej zrobić jeszcze, bo taki madykowy tatuaż musi być. Tylko madykowy musi być. Jak madykowy? To ja bym poszedł, słuchajcie, z... Aha! Aha, bo nie zaznaczyłem, dobra. Co on taki rozpikselowany? No dobra, bo ona po taniożce robiła, żeby za dużo nie zapłacić. O, dobra, niech będzie. Imię Bąbelka na ramieniu. Da się zrobić? Będziemy udawać, że to jest imię Bąbelka. Czekajcie, gdzie to było? Oto. Dobra, to jest imię Bąbelka, nie? W ogóle ten czosnek przekreślony. Chyba to tak o wampirach pomyśleli. I serduszka na samym dole brzuszka, albo takie usta dziewczyny. Dobra, to ja jej dam to. Bo ona na pewno zawsze bardzo sobie lubiła cimci rimci, to musi być na patusa. Dobra. Jak tu jej zrobić, żeby udawać takie jakby nieopalone? O, jest! Ale kreskę jej trzeba zrobić. Tak zwana kapusta. Czekajcie, bo ja sobie kawę do tego live'a zrobiłem i ani raz się nie napiłem. Biegopisik, te tatuaże są na maksa ustawione. One są na maksa ustawione. Mogłem tylko zmniejszyć. Co to jest? O Boże, JoJo Siwa. Dobra, opalone, nieopalone od okularków w solarium jest. Biegopis, pij wodę? Dobra, bierę. Ta trochę taka za mocna, jak na madykę to za mocna, ale może... Ej, dobra, takie? Czy zrobić jej z takim... Takim kotkiem. W sensie z tą taką kreską zrobić, czy zrobić takie proste po prostu, wiecie, kreska u góry i na dole. Ha, smacznego Sunshine, smacznego, niech idzie wiadomo gdzie. Jest slay? Dobra, to zostaje. Kreska musi być czarna. A to czekajcie, już sprawdzę te tatuaże. A jest, czekajcie. O! Nie, no dobra. I to ja rozumiem. Jeszcze na plecach. Ten trochę taki za mocny.
takie bym zostawił. Kreska? Szminka musi być świecąca. O! No, różowa musi być. Albo brązowa? Wybierajcie, różowa czy brązowa? Puder to taki różowy najjaśniej. A to co jest? To jakieś dziwne. Ale zostawię chyba ten. Dam różowy. Wszędzie, bo ona lubi róż. O. Brąz będzie bardziej opalona. Dobra, niech zostanie ten różowy na razie. A usta jej bym zrobił... O, te są takie trochę, takie świecące. Taka, wiecie, taka szminka jakaś za 5 zł w Biedronce i cyk, działa. Wiem, Datki, zaraz ją przebierzemy. Ona jest królową życia, ona kocha swoją pociechę, swojego synka. W ogóle producent, patrz. Jest gwiazda, jest. Pokaż ty makijaż. A, zapłakana, no tak, bo córeczki nie ma. Jest kurowa. Dobra, czy my jej zakładamy? W czym chodzą ubrane madyki? To jest ważne pytanie do was. W czym chodzą madyki? Ja bym jej dał jakąś taką koszulkę. Tak, wiecie, panterka, biodrówki, co to jest biodrówki, co to jest, kuźwa, i jeansy, leginsy. Leginsy mogą być, bo to są najbardziej wygodne, jak ona jest cały czas, wiecie, biega, bo bąbelek i wiadomo, ona wszystko sama, to musi w leginsach być, ale ja bym zrobił takie galaxy. Różowe leginsy. Właśnie koszulka, myślałem, żeby taki top, tank top zrobić. Po prostu obrzygana koszulka. Będzie koszulka, czekajcie, ja wybiorę koszulkę. Możemy zrobić różową. A leginsy bym zrobił, słuchajcie, takie galaxy.